Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest podseria do Marczu Mistrz Ogame. To jest podseria, którą zatytułuję Kosmiczna Wskazówka od Marczu Mistrz Ogame. Tylko Kosmiczna Wskazówka. Konkretnie chodzi mi, o czym się zajmę w tej podserii. Ano zajmę się tym, że wam trochę ułatwię szukanie i formę sprawdzania wiedzy z gry Ogame, czyli Ogame, powiem po angielsku Ogame. Konkretnie zajmę się wiedzą zawartą na forum ogame.pl. Temat, którym się będę zajmował, dział, który będę czytał, czyli prezentował, czyli czytał wam po kolei, tak żeby wam ułatwić formę szukania wiedzy o grze, to ja po prostu tą wiedzę po kolei przeczytam. Tak? Tak. I tutaj jest właśnie tytuł działu, który się nazywa Drogowskaz o game, co, gdzie, jak. No i po kolei w tej mojej kosmicznej wskazówce od Marczu Mistrz Ogame przeczytam. I będzie to po kolei taki dziennik planetarny z wiedzy zawartej na forum. Czyli dziennik planetarny kolejny. Nie będę zakładał kolejnych tam podserii, kolejnych playlist. Wszystko dam do tej samej playlisty, czyli Marczu Mistrz Ogame. A to jest podseria Kosmiczna Wskazówka od Marczu Mistrz Ogame. I dajemy ładnie, czytamy materiał, tak? Czytamy materiał. Pierwszy materiał to jest po kolei kropeczka, są kropeczki od góry, to po kolei jedziemy z tematem. FAK ACS, system walki sojuszniczych. Jak wspólnie walczyć, jak pomagać w obronie, jak dzielić się łupem, jakie są możliwości, jakie ograniczenia. Klikamy. Co to jest ACS? ACS, łączenie flot. To nic innego jak możliwość wspólnej walki flot zaprzyjaźnionych graczy zarówno w ataku, jak i w obronie. Czym jest łączona obrona? O łączonej obronie możemy mówić, gdy podczas stacjonowania na danej planecie lub księżycu floty zaprzyjaźnionej lub sojuszniczej zostanie ona zaatakowana przez innego gracza. W takim przypadku dojdzie do walki, w której obrońcami na planecie będą wszyscy gracze, których floty aktualnie tam stacjonują. Co to jest łączony atak? Łączony atak to wspólny lot od 2 do 16 flot połączonych rozkazem atak związku na jeden cel. Floty te mogą należeć do maksimum 5 graczy. W raporcie wojennym, który pokaże się po bitwie, jako agresorzy wymienione są wszystkie floty, floty i gracze biorące udział w ataku. Uwaga! Reguła basz jest liczona osobno dla każdego gracza dołączającego się do ataku. Tak. Jak zrobić łączony atak albo obronę? Atak, jeśli jesteś założycielem ataku, to najpierw wybierz swoją flotę, wybierz cel, następnie misję atakuj. Tak przy normalnym ataku. Tak jak przy normalnym ataku. W zakładce flota, obok ikonki z planety, z której wystartowaliśmy, pojawi się opcja związek. Po kliknięciu na związek pojawią się nowe pozycje, zmień nazwę związku, w której to możesz inaczej nazwać grupę oraz zaproś
uczestników, tam wpisujesz nick gracza, którego chcesz zaprosić do ataku. Po lewej widnieją niki graczy, których już zaprosiłeś. Ty jesteś tam automatycznie. Po wpisaniu nicka gracz ten dostanie wiadomość z zaproszeniem do ataku. Zaprosić do wspólnego ataku można dowolną osobę, także spoza sojuszu i buddy listy, czyli poza znajomych. Gdy zaproszona osoba wejdzie w zakładkę flota, to po wybraniu ilości statków i kliknięciu dalej będzie miała możliwość dołączenia się do wspólnego ataku. Jeśli ty sam chcesz wysłać dwie floty z innych planet, to po wysłaniu pierwszej floty wchodzisz w zakładkę flota. Wybierasz interesujące cię statki, klikasz dalej, by następnie dołączyć swoje statki do grupowego ataku, klikając ikonkę atak związku. Uwaga! Nie możesz dołączyć się do ataku na swoją własną planetę. Misja atak związku będzie niedostępna. Żeby brać udział w włączonej obronie, wystarczy, że wyślesz flotę z misją zatrzymaj do sojusznika lub gracza z buddy listy i twoja flota weźmie automatycznie udział we wszelkich bitwach na tej planecie podczas twojego stacjonowania. No to myślę, że tutaj macie po kolei napisane, jak wygląda raport wojenny, tak? Jak to wygląda raport wojenny i inne rzeczy takie fajne. Jak łączona obrona wygląda na skanie? Gracz skanujący planetę, na której znajduje się stacjonujące floty, będzie widział wszystkie statki stacjonujące na planecie. Jednak nie będzie wiedział, ilu graczy stacjonuje na danej planecie. Raport będzie zawierał tylko i wyłącznie sumę wszystkich statków. Skan będzie wyglądał tak samo jak i każdy inny. Dodatkowo flota zatrzymana będzie brała udział w liczeniu szansy na kontrwywiad. Ale wykorzystując technologię szpiegowską właściciela planety, na której się zatrzymana. Na której jest zatrzymana. No to kurczę, takie oto wskazówki kosmiczne. To była właśnie pierwsza kosmiczna wskazówka od Marchu Misz o Game. Także cześć i czołem, kupce kluski z rosołem. To byłem ja, czyli Marchu Misz. Cześć, hej. Zapraszam do czytania tematu i pozdrawiam super moderatorkę forum Rudą. Cześć. Zapraszam na kolejny dziennik planetarny. Hej.